Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivolt, witam was w kolejnym odcinku Krwi i Wina. Powracamy z płotką na pół ekranu. A i cóż, jedziemy w takim razie, znajdź Palmerina i poproś go, by zaprowadził cię do księżnej. Poczytałem sobie troszeczkę po internecie i już tak troszeczkę wam zaspoileruję coś, co się stanie pewnie w tym odcinku, o czym być może słyszeliście, być może nie. W dodatku tym mamy naszą własną posiadłość, mamy miejsce, które możemy upgrade'ować, przywracać mu dawną świetność i sobie tutaj pomieszkiwać, mieć stojaki na zbroję i tak dalej. I moi drodzy, to jest jedno, to jest właśnie to miejsce. Nie jedno z tych miejsc, to jest to miejsce. Winnica Corvo Bianco, to co tutaj widzicie dookoła, to jest winnica, która będzie nasza i będziemy ją sobie upgrade'ować, tak więc... Taki mały spoiler, pewnie tego się stanie niedługo, bo gdzieś tam wyczytałem, albo nawet obejrzałem w tym, w filmikach w sumie deweloperów, oni mówili, że jakiś tam dla PlayStation filmik zrobili, że o, na samym początku rozmawiamy z księżną i ona nam podarowuje winnicę. I to jest właśnie ta winnica Corvo Bianco. To jest chyba właściwa ścieżka. Coś tam słyszę. Słyszę turniej chyba, ludzie tam się drą. Była mowa o turnieju oczywiście. Jak pamiętacie lub nie, i chyba właśnie coś w te gusta słyszę. My sobie tutaj powoli, klimatycznie podjedźmy na miejsce. Idziemy do Palmerina w takim razie. Ci ludzie, mam nadzieję, nie będą mieli nic przeciwko, że ich zmiażdżę moim koniem. A, taka piękna kraina. Poczytałem troszeczkę, o tu są. Krótko mówiąc, to jest takie bardzo... Przepraszam, pseudo-utopijne miejsce. Zawsze tu jest pięknie, świetnie i zajebiście. Krótko mówiąc. Kraina mlekiem i miodem płynąca. Muszę pilnie porozmawiać z księżną. Dzieci, historia skończona. Wracajcie do rodziców. Ale zaraz, szlachetny Palmerinie. A co z historią o rydwierzej smoku? Ta opowieść musi zaczekać. Ale przyjrzyjcie się dobrze człowiekowi, który stoi przed wami. To Geralt z Rivii, mistrz cechu wiedźmińskiego, który walnie przyczynił się do pokonania olbrzyma Goliata. Mistrzu Wiedźminie, czy to prawda, że cnota zawsze triumfuje i zwycięża niegodziwość? Różnie bywa, ale warto być porządnym. Różnie to bywa. Czasami wygrywają cnotliwi, a czasami łotry są górą. Ale i tak warto być porządnym. A dlaczego, skoro to wszystko jedno? Przypomnijcie sobie opowieść Palmerina. Porządny człowiek gromadzi wokół siebie przyjaciół, którzy zawsze mu pomogą. Zaś łotr może liczyć tylko na innych łotrów. Mądre słowa. Kogo lepiej mieć za przyjaciela? Człowieka cnotliwego. I mnie się tak zdaje, Geralcie. Dość już tych pytań. Wracajcie do rodziców. No i widzicie, dzieci dostały nauczkę i lekcję, a nie, o, rób tak, tak jest dobrze. Ona przybyła na błonia turniejowe i będzie oglądać walkę na arenie. Jeśli się pośpieszymy, zdążysz z nią porozmawiać. Jakieś kobiety ryczą przy bramie. Prowadź. Jak tutaj jest po prostu... Kolorowo i sielankowo, dzieciak ma różdżkę, nie, to chyba miecz. Gardcy gladiatorzy? Pseudo. Blisko, ale niecelnie. Zresztą sam zobacz. Czy to jest troll? I zamierza walczyć z szarlejem? Nie, coś jeszcze ichniejszego. Związane do ogona dzwonki? Co w tym złego? To prezent od cesarza. Okej. Jakiś szalony stwór, który wygląda trochę jak jakiś dziwny troll. Nie powinniście dręczyć Charleya. Ogłupiony kwonkami stanie się pośmiewiskiem. Zabijesz potwora? Ty? Wiedźmin? Ja zabijam potwory, bo zagrażają ludziom. Wy chcecie upokorzyć jednego z nich, ku uciesze gawiedzi. Ktokolwiek będzie walczył z Charleyem, ta walka nie przyniesie mu rycerskiej chwały. Oj, im się będzie tak wydawało, im to chyba wystarczy. A dobra. Kto będzie walczył z potworem? Jo, już go poznałeś. Prawda, obiecał, że przyniesie pani swego serca trofeum. Przecież on go rozpierdoli. Ten potwór. Chodźmy. No cóż, jak sobie bzdurał, albo panienka mu kazała przynieść głowę potwora,
gość jest pod pantoflem, no i zginie dla tej swojej miłości. Ona znajdzie kolejnego. A cała prawda o związkach. Uch. Wychodzę na takiego po prostu salty as hell. No dobra, mamy piękne kolorki. Ten znowu ubrany na Boba. Przepraszam, że ziewam, ale przez noc nagrywanie tego chociaż jednego odcinka trochę niewyspany. O, to jakaś tam wysoko urodzona obok królowej siedzi. Księżnej. Przez X, oczywiście. Już się zaczęło. Będziemy musieli zaczekać na koniec walki. Ogoliłbym się. Jezus Maria. To jest taka bardziej hardkorowa wersja, wiecie, walki z bykami. Ale jak on dziwnie wygląda, on ma jakby ryj, taki ludzki. Dziwne to jest. No jest chyba ogłupiony przez te dzwonki mocno. Ja pierdolę. Ale dla kogo? Dla Gilliama czy dla tego Charleya? Jaki szalony jest ten potwór. O, wykorzystał dzwonki przeciwko niemu. O, popatrzcie. On się toczy, Jesus. Oj, coś czuję, że dzwonki z niego spadną. Oj, spadły już teraz. Czyżbyśmy mieli wkroczyć do akcji i pomóc temu frajerowi? Coś tak czuję. A ja właśnie miałem powiedzieć, że może akurat dane mi będzie z nim nie walczyć? Chyba jednak będę musiał. Nie będę miał większego wyboru. Musimy mu pomóc. No, zdecydowanie. Tak to jest, jak frajerzy się zabierają za potwory. No to cóż, no to nie ma ani chwili... Co się stało? Wow, widzieliście to? Tańczyłem. O. Tylko, gdy nas słyszy. Aha. Wykrywa, gdy słyszy. Jezus Maria, co mam się nie ruszać w takim razie? Charley, o Boże! Okej, co on puścił? Jezus Maria! Jesus, panie! Dobra, dobra, spokojnie. Quena sobie odpalę, tak na wszelki wypadek. Pociacham go już teraz tutaj, ale szybko trzeba się odsunąć. Kiedy on będzie próbował nas wykryć? Dobra, on go tam róbcy. Moje krwawienie też robi swoje. Co może być dla niego dobre? Irden. Irden brzmi fajnie. Chodź w Irdena. Irden chyba mu nie zrobił większej różnicy. O, co on zrobił? Wow, zawinął się. Odsunął się. Próbuję przeanalizować jego, wiecie, fighting pattern. Wow, chyba mnie usłyszał. Jezus, teraz walnął w ścianę, krwawienie. O, chyba zaraz skończymy jego marne żywo. Dobra, po tobie. Po tobie krwaw! Aha, dobra, on teraz ma jakiś tryb obronny, ale krwawienie go wykończyło, tegis. Oj, bycie szermierzem w Wiedźminie 3 naprawdę popłaca. Krwawienie jest mega OP. A nie zawsze barbecue time jest ekstremalnie skuteczne. Geralt z Rivi, mistrz cechu wiedźmińskiego, pokonał Charleya! Spójrzcie, jak z bestii uchodzi życie! Wystarczyło to, że mam zajebiście dobry miecz i mocno bije. I w sumie, hej, każdy może być Wiedźminem. Mistrzu Geralcie, czyń swoją powinność. Dokończ dzieła! Dobij, oszczędź. Nie no, jesteśmy Wiedźminem, dobijmy go mimo wszystko, no. Zakończmy jego cierpienia. No, no właśnie, bo... Będą co, wykorzystywać go dalej do walk na arenie? Nie, lepiej oszczędzić mu tego. Walka skończona! Cześć i chwała zwycięzcom! Ale ryj tego Charleya mnie przerażał. Zęby takie, szczęka jak ludzka. Masakra. A ten frajer co? Po raz kolejny się dał sfrajerzyć. Oj nie. Chłopak byłby martwy. Są dwie opcje. Albo laska doceni odwagę, albo go rzuci. Nie jest. Vivien? Uśmiechnij się, jak przystało na bohatera. I milcz, bo ledwie mówisz. Właśnie tu idzie. O. Dobrze by było dla jego związku, gdyby dał radę stać u własnych nogach. Geralt, żółte panny nadchodzą. Z tobą pomówić. Vivien. Co z Vivien? Później porozmawiacie. W lazarecie. Coś ważnego Geralt, chyba. To było wspaniałe. Oszałamiające. Wasza miłość. Mieliśmy znakomity pomysł, żeby po ciebie posłać. W istocie jesteśmy niezmiernie zadowoleni i bardzo, bardzo wam radzi. Jestem zaiste
zaszczycony. A w dupie go mają, patrzcie. Zajmijcie się naszym młodym bohaterem, raz, raz. My porywamy Geralta na rozmowę. Widzicie, z jaką pogardą ta Vivienne patrzy na niego? Przybycie. Już traciliśmy nadzieję, a tu takie wejście. Wasza miłość, Charles jest bardzo niebezpiecznym stworzeniem. Nawet dla rycerza w pełnej zbroi. Nonsens. W Toussaint rycerze od zawsze szukali chwały w walce z bestiami. I on zyskał kilka sieńców i blizn w zamian za wieczną chwałę pogromcy potwora. On go nie pogromił. Co z publicznością? Gdyby Charles przedarł się na trybuny, doszłoby do masakry. Geralt, mimo że doceniamy twoją niespodziewaną interwencję na arenie, przypominamy, że zostałeś wynajęty i jak się niebawem okaże, hojnie opłacony w związku ze zgoła innym zadaniem. Okej, zatem przejdźmy do kwestii. Chciałbym porozmawiać o moim zleceniu. Oczywiście, ale nie tutaj. Pod odpowiednim kątem widać, że ta zbroja jest zielona. Śledztwo do twojego przybycia. Tylko gdzie on może być? Chodź, poszukamy go. A muszę przyznać, no, dobra dupera z tej księżniczki. Ale to nie teraz jest najważniejsze. Nie wiem, chociaż może zaciągniemy ją w pościel. Tak to imijmy. Nie wiem. Co nam ten gościu o Vivienne chciał powiedzieć? Czy w towarzystwie wicehrabiego Juliana? Chciałaś się widzieć z Jaskrem, wasza miłość? Nie. To znaczy tak. Tylko po to, żeby mu powiedzieć, że żałujemy. Tak głęboko żałujemy uchylenia wydanego na niego wyroku śmierci. Gdybyśmy tylko mogli cofnąć czas, dopilnowalibyśmy, żeby zgnił w wieży, żeby go powieszono, ścięto i łamano kołem. Ach, Jaskier. Zauziewam. Ktoś naprawdę nie lubi Jaskra. Osobiście powiódłby go na szafot. Kapitan mojej gwardii, Damien de la Tour. Dobry wąs. Wasza miłość, wiedźminie. Witaj. Mam na imię Geralt. Przykro mi to mówić, ale żołnierze, którzy zajmowali się ciałem ostatniej ofiary... Wiem już o wszystkim. To stworzenie w piwnicy Corvo Bianco. Czy to była bestia? Nie, to była Bruxa, taki rodzaj wampira. Była związana z bestią. Skąd pewność? Uważnie przeanalizowałem ślady na brzegu rzeki i w Corvo Bianco. Próbujesz insynuować, że śledztwo było dotąd prowadzone niestarannie? O Boże, jakie ego! Geralt nic takiego nie powiedział. Całe ego trzyma w wąsie. Nie, po prostu jak się zna potwory, to można trochę więcej połączyć faktów może. Oglądałem ciało ostatniej ofiary i znalazłem coś, co muszę zbadać. Będę potrzebował do tego spokojnego miejsca, a być może pomocy alchemika lub czarodzieja. Prócz tego chciałem porozmawiać o poprzednich ofiarach, jak rozumiem, z panem de la Tour. Po pierwsze, nie musisz mnie tytułować. Po drugie, powinieneś wiedzieć, że byłem przeciwny ściąganiu cię tutaj. Słyszałem o tobie. I wiem, że twoje przybycie zawsze oznacza kłopoty. A my tu mamy dosyć kłopotów i bez ciebie. Poradzilibyśmy sobie z bestią sami. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. A, czyli dlatego jest wobec nas szorstki. Okej. Dyskusja na temat zatrudniania wiedźmina jest już zamknięta. Definitywnie. Ale skoro poruszyłeś ten temat, porozmawiajmy o wynagrodzeniu Geralta. Powiedz, czy prawdą jest, jak mówią legendy, że wiedźmini zwyczajowo żądają tego, co w domu zastaniesz, a czego się nie spodziewasz? To nie do końca prawda, wasza miłość. Prawo niespodzianki stosuje się bardzo rzadko. Zazwyczaj przyjmujemy zapłatę w złocie. Trochę szkoda, bo to prawo brzmi bardzo ładnie. Z drugiej strony, po powrocie do pałacu, zostalibyśmy pewnie zniecierpliwionych petentów albo wzornik z tkaninami do sukni. Pałac wygląda nieźle. Niespodzianek, które są naszym udziałem.
Z tej przyczyny postanowiliśmy nagrodzić cię aktem własności winnicy Corvo Bianco. A właśnie. Sumą pieniędzy, którą bez wątpienia uznasz za wystarczającą. Ta pewnie 5 albo 10 tysięcy, bieda. Jesteś od teraz. W trakcie łowów przydać się kwatera. Jednak pieniądze dostaniesz dopiero, gdy wytropisz bestię. No nie! Nice, klucz. Ale czy Corvo Bianco nie jest aby tymczasową kostnicą? Doprawdy? No nie. Znów bałagan w kancelarii. Dosłownie na jeden moment nie możemy spuścić ich z oczu. Ale zdaje nam się, że dla Wiedźmina to nie kłopot. Co więcej, nic nie buduje marki wina lepiej niż ponura legenda. Temu aż normalnie żyła na skroni wyszła. Zlecenie oczywiście przyjmuję, ale jak wspomniałem wcześniej, będę potrzebował informacji od Damiena. Jak to się zaczęło? Kim była pierwsza ofiara? Najpierw zginął Crespi. Kiedyś zwycięstwa w turniejach przyniosły mu sławę, ale potem zestarzał się. Zawiesił miecz na kołku i zajął się produkcją wina. Crespi nie był lubiany przez winiarzy. W interesach uchodził za bezwzględnego i ponoć oszukiwał. Poprosił nas o dyspensę od wszelkich dworskich uroczystości, której jednakowoż nie udzieliliśmy, bo kto raz złoży śluby rycerskie, rycerzem zostaje na zawsze. Jak zginął? Gdzie znaleziono ciało? To właśnie było niezwykłe, bo siedział przy wieczerzy i nagle któryś z biesiadników zauważył, że go nie ma. Godzinę później patrol Straży Miejskiej znalazł go na klęczkach, opartego o miejski pręgierz. Na szyi miał zawieszony swój miecz. Umarł od ran zadanych z wielką siłą. Pazurami, nie bronią. Zginął gwałtowną śmiercią, ale ciało spoczywało na klęczkach. To znaczy, że ktoś się tak ułożył. Tak to wyglądało. Jak wyglądało drugie zabójstwo? Wszyscy wiedzą, że w tym mieście jest kilka miejsc, do których po zmroku nie zapuszcza się nikt rozsądny. To właśnie w jednym z nich znaleziono ciało Ramona Dillac. Po pierwszym zabójstwie na Beauclair padł blady strach. Mieszkańcy stali się czujni, nie zapuszczali się w miasto. W rezultacie wieść o drugiej ofierze przyniosła nam grupa, jakby to powiedzieć, zatroskanych, miejscowych rzezimieszków. To nie brzmi normalnie. Nawet zbiry boją się bestii? To o czym świadczy? Rozumiem, że wykluczyłeś śmierć z rąk bandytów. Za kogo ty mnie masz? Ramon Dillac z pewnością zginął od pazurów. Rana była głęboka i czysta. Znaleziono go w rynsztoku, ubranego w koszulę nocną i szlafmycę. Pod głową miał poduszkę, a zamiast miecza szkandele do ogrzewania pościeli. Ramon Dillac, rycerz, który kilkanaście lat temu był doradcą naszego książęcego ojca. Ktoś zadał sobie sporo trudu, żeby go ośmieszyć. Może jednak chodziło o zemstę. Nie wykluczyłbym tego. Dillac prowadził szemrane interesy ze świadkiem przestępczym. Ale nigdy nie zdobyłem twardych dowodów przeciw niemu. Czyli dwie pierwsze ofiary były rycerzami, którzy lata świetności mieli za sobą. To samo można powiedzieć o trzecim zabitym. Pan Delacroix zwykł mawiać, że nowe czasy stawiają przed rycerzami nowe wyzwania, a przedsiębiorczość jest szóstą rycerską cnotą. Dorobił się na handlu zbożem. Palmerin nazywał go nawet Della liczy krupą. Znalazłem przy ciele woreczek z monetami. Floreny, z różnych czasów i różnych prowincji cesarstwa. Delacroix lubił pieniądze, ale nie miałby cierpliwości do numizmatyki. Podobieństw między ofiarami jest więcej. Wszystkie ciała znajdowano w dziwnych miejscach i okolicznościach. Tak jakby morderca chciał coś przez to powiedzieć. Przeraża nas pogarda, z jaką potraktowano ludzi honoru. Dokroćset! Oni byli rycerzami, tu są! Może właśnie w tym rzecz. Z tego, co usłyszałem, wynika, że żaden z nich nie był wzorem cnót. Może na to zwraca uwagę bestia. Każdy z zabitych był rycerzem i przysięgał wierność pięciu cnotom, nawet jeśli... Oj tam, poprzysięgał sobie. Jakim cnotom wierność rycerze tu są? Honorowi, mądrości,
hojności, waleczności i współczuciu. Dlaczego 5 cnót jest tak ważnych dla rycerza? Dziwne pytanie. Wasza miłość wybaczy. Jestem cudzoziemcem, który próbuje zrozumieć obce obyczaje. Wybaczamy i wyjaśniamy. Wedle legendy, cnoty do naśladowania wskazała rycerzom Pani Jeziora. A jak było naprawdę, nie pamięta już nikt. W Toussaint wierzymy, że człowiek niskiego urodzenia winien być prostoduszny i posłuszny. Natomiast od rycerzy wymaga się więcej. Mają być zarazem żołnierzami i dworakami, panami i sługami. Dlatego potrzebują wyraźnych wskazówek moralnych. Brzmi jak niełatwe życie. Dlatego pasowanie na rycerza to zaślubiny honoru, mądrości, hojności, waleczności i współczucia. Może bestia rzeczywiście piętnuje upadek obyczajów. Każda ofiara została upokorzona, tak jakby morderca chciał wskazać brak cnoty rycerskiej. Zamiast honoru, pręgierz. Zamiast mądrości, śmieszność. Zamiast hojności, mieszek złota w gardle. Niby się zgadza, ale nie pasuje idealnie. Coś w tym jednak jest. Skoro całe miasto zgodnie powtarza tę interpretację, jeśli idziemy dobrym śladem, to kolejne morderstwo również będzie pokazowe i napiętnuje przeciwieństwo czwartej cnoty. Można też założyć, że znów zginie stary rycerz. Zastanówmy się. Wszyscy rycerze przebywają albo na błoniach turniejowych, albo w pałacowych ogrodach, gdzie odbędzie się doroczne polowanie na zająca. Słyszałeś o tym zwyczaju? Milton coś wspominał. Z nieznanych mi przyczyn cieszył się na występ w kostiumie zająca. Zaraz. Niecodzienne okoliczności. Rycerz w sile wieku. Tchórzostwo. Tchórzliwy jak zając. Czy to możliwe, że następną ofiarą ma być Milton de Peyrac-Peyran? Przecież Milton znał Delacroix. Mówił mi o tym nad rzeką. Damien, jak mogliśmy to przeoczyć? Przed laty de Peyrac-Peyran, Crespi, Delacroix, Dulac, wszyscy czterej tworzyli drużynę rycerską. Ta-da-da! Tworzyli drużynę? Przyjaźnili się. Byli zaufanymi ludźmi naszego książęcego ojca i wiele razy widzieliśmy, jak ten powierza im szczególnie delikatne zadania. Potem ich drogi się rozeszły. Nie może być mowy o przypadku. To kluczowy trop do rozwiązania zagadki bestii. Wasza miłość, trzeba jak najszybciej dotrzeć do Miltona. Sęk w tym, że zabawa w ogrodzie zacznie się lada chwila, a on siedzi gdzieś w ukryciu jako zając i czeka, aż znajdą go podchmieleni dworzanie. Nikt nie wie, jakie miejsce wybrał sobie na kryjówkę. Śledztwo time! W takim razie każe natychmiast przerwać grę. Nie. Tradycja, nie można przerwać. Tradycja najświętsza. Damien, każ przeszukać ogrody. Tylko dyskretnie. I pod żadnym pozorem nie przerywaj zabawy. Wybuch paniki może skłonić bestię do szybszego ataku. A ty, Wiedźminie, za mną. To moje ogrody i mój rycerz. Nie pozwolę na żadne morderstwo. Nie pod moim pałacem. Konie! Sprowadźcie nam konie! Dobra, już myślałem, że będziemy dreptać z mega powolnym tempem, trzymając rękę za rękę. Oh shit! Oh damn! Son! Ta jaka, kurde. Merida waleć na ty? Dadas! Chodź, płotka. Czas, żeby znowu zjebała nam zabawę. Ha, takie ma gaciory pod spodem. Księżna pani, ja... Masz, tylko nie pomnieć. Rozerwała sobie suknię. Nie, w sumie to materiał dalej mamy. Patrzcie, jaki wyjazd, kurde, na pełnej bombie. To mi się podoba. A ten powinien teraz tak... zawąchać. Rozerwał. Myślałem, że rozerwał, cholera. Miało nie pognieść. Ten jaki smutny. O. Trzymał kawałek materiału, który dotykał sfer intymnych, powiedzmy, księżnej. To przynajmniej nacieszył się tyle, ile się nacieszył. Napotkać można bla bla bla. W ostatnim patchu dodali możliwość wyrównywania leveli przeciwników. Wasza miłość, w taki sposób, że
Wiecie, jeżeli na przykład zwykle po lesie biegają wilki na 8 levelu, to możemy sobie włączyć tą opcję i w związku z tym wilki będą miały 40 level na przykład. Nowe zadanie, Corvo Bianco, spoko, ale mamy tutaj coś innego, jakieś inne zajęcie. Podążamy za księżną, jak będzie chwila spokoju, to się zajmiemy Corvo Bianco. Na razie trzeba ogarnąć te ogrody. I mocne akcje się dzieją. Szkoda, że... Zaraz zarobię. Dobra, pani księżno. Gdzie idziemy? Prowadź! Tam, gdzie trwa zabawa. No, prowadź, that ass! Złotej rybki i jaja Feniksa. Dzięki nim dowiedzą się, gdzie ukrył się zając, czyli Milton. Jezus. Musimy ich szukać? Nie mamy innego wyjścia, ale czas na to, więc złamiemy reguły. Jak chcesz złamać te reguły? Jak te przedmioty mają nas doprowadzić do Miltona? To są takie szczególne pytania, na żadne nie mamy odpowiedzi. Ja nie mam w sumie, ona pewnie ma. Chodź, tędy będzie szybciej. Jak ona śmiesznie wygląda bez tej sukienki, tylko w tych gaciorach. To takie... Pokażę ci, gdzie zbywają kobiety. A potem się rozdzielimy. Korona się trzyma przynajmniej. Ty zdobędziesz róg jednorożca i złotą rybkę. A ja jaju Feniksa. Tak będzie najszybciej. Złota rybka? A jak mam niby ją złowić? No nie patrz tak na mnie, przecież nie jest prawdziwa. Spójrz w kierunku wody. Widzisz światła? Uczestnicy próbują złowić rybkę z łodzi, ale ty po prostu zanurkujesz i znajdziesz ją pod wodą. Okej. Jak łowi się jednorożca? Jest bardzo płochliwy, ale na pewno coś wymyślisz, żeby go zbawić. Biega o tam, spójrz. Aha, to jest kurde koń z przyczepionym rogiem. Znajdują się przedmioty, które pozwolą nam znaleźć Miltona. Gdy je zdobędziesz, znajdź mnie wśród poszukiwaczy jaja Feniksa. Wszystko jasne? No to bierzemy się do roboty. No okej, dobra, quest się zrobił dość interesujący. Znajdź jednorożca na polanie w ogrodach, wyłów zestawu. Dobra, okej, to idziemy łowić w takim razie. To jest właśnie zejście z schodkami. Nie ma co gadać z Anną Henriettą, idziemy. Trzeba szybko działać, zanim ewentualnie Milton zostanie zaatakowany, bo bądź co bądź to nadal są nasze przypuszczenia. Nie wiemy, czy naprawdę bestia zaatakuje Miltona, ale cóż, no... Jeżeli naprawdę to robi jakąś taką kontrę do cnót rycerskich, no to cóż, rycerz przebrany za królika pasuje jak ulał, szczerze mówiąc. Więc lepiej się tym zająć. Chodźmy po tą rybkę najpierw, chociaż jest kawałek stąd, ale trudno. Chociaż w sumie to walić, mamy tutaj tego jednorożca. Chodźmy po niego. Nie wiem tylko, jak go w sumie zwabić tak naprawdę. W ogóle godzina się kończy. Podnoś jednorożce lubią muzykę. To nieprawdziwy jednorożec! Zajebisty jest, jaki róg ma fajny. Może jabłkiem? Albo słodyczami? Nie byłoby problemu, droga siostro, gdybyś była dziewicą. Naprawdę chcesz przechodzić przez tę rozmowę jeszcze raz? W tym miejscu? Ciszej, bo spłoszycie jednorożca. Spróbujmy może słodyczy. Przepraszam, ale będę musiał zepsuć zabawę. Kto to jest? Zaklinacz koni. Oczywiście, że spierdolił. Ja zdecydowanie. Jakby się nie dało szybciej. Użyj tego, żeby znaleźć piknikowe wiktuały? Inna dziczyzna raczej nie zwabi jednorożca. Aha, dobra. Piknikowe wiktuały to jakieś żarcie, okej. Okay. Pachnące ciasko. Masz nowy przedmiot fabularny, aby przygotować go do użycia, umieć go w odpowiednim miejscu, prawy bumper. Jak tak można? Jaki kurwa złodziej? A dajcie mi spokój, co? Wy tutaj w chuja lecicie, zbadaj, dorodne jabłko. Smakować. Jabłko może być dobrym pomysłem też. Coś jeszcze tutaj znajdziemy, jakieś wiktuały. Tutaj ktoś trzyma, ale chyba po raz kolejny coś słodkiego mi się wydaje. Tutaj mamy pachnące ciastko. Tak, wezwijcie straż. Ta straż, laska, znam księżną, wiesz co, daj sobie spokój. Gdzie ten koń jest w ogóle? Gdzie on polazł? Tam? Ty, kurwa, puściłem to jabłko. Dobra, mam to dorodne jabłko, okej, spoko. Użyj jabłka, gdy zbliżysz się do zwierzęcia. No spoko, szkoda, że jest tak... Ech, już prawie go miałem.
Chodź, chodź, taś. Patrz, jabłuszko. No koniu, głupi. Ja pierniczę, dobra, no mam tych jabłek chyba nieskończoność w kieszeni. Dobra, teraz troszeczkę inaczej. Czy ja tutaj podejdę do niego w ogóle? Nie jestem pewien. Dobra, wyciągnijmy jabłko. Powoli, powoli sobie do niego podchodzimy. Zobaczymy, czy będzie zainteresowany. Chodź, 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 chodź. Taś. Wypierdalaj, ziomek. Taś. Jej, chyba się udało. Okej. Jabłko chyba było dobrym wyborem. Upowiedz, jaki fajny konik. No i mamy roga w takim razie. Świetnie. Wskazówka z rogu jednorożca. Aha! To tylko wskazówka. Myślę, że cały róg mam zdjąć. Że konno będzie szybciej. Ano to prawda. Konno będzie szybciej. Czy wy mówicie, że powinienem przejechać się na jednorożcu? Łohoj! No, powiem wam, jeżeli chodzi o jednorożce, to bardzo interesujące są wplecione w fabułę Wiedźmina. Najpierw się na jednorożcu ruchaliśmy, teraz na jednorożcu jedziemy, żeby zdobyć złotą rybkę. Powiem wam, że no, twórcy Wiedźmina mają naprawdę interesujące pomysły. Nie wiem, kto tam pisze tutaj fabułę, ale jest ciekawie. Dobrze widoczna pod wodą. No, biorąc pod uwagę, że jeszcze mamy nasze wiedźmińskie zmysły, to ludzie, beach please. Ech, frajerzy próbują, kurde. Złowi z łódek, beach please. Co to było? Ktoś wskoczył do wody! Ktoś wskoczył do wody! Dobra, gdzie jest ta nieprawdziwa złota rybka? To jest coś czerwonego, tak mi się wydaje. Czy to będzie ona? Not sure, ale tutaj jest coś, co wygląda tak troszeczkę nienormalnie. Zbadaj, cukierek! A, świetnie, dobra. Tam jest chyba złota. Tak mi się wydaje. Coś tutaj świeci właśnie. Na takie kolory żółtawe, tak mi się wydaje. Błyskają się jakieś takie dziwne znaczki. To będzie chyba to, nie? Jeee! Spotka się z księżną. Dobra. Połączymy wskazówki i ustalimy, gdzie ukrył się Milton w takim razie. Beach, please. Skoczyć do wody? Oficjalną skargę. Zobaczymy, co księżna na to powie, dupku. Dobra, tempo płotka. Nie, płotka, to nie jest płotka, przepraszam. Zdradzam mojego konia z jednorożcem. Przepraszam, no, miałem ochotę na taki jednorazowy wypad. Płotka, to się naprawdę nie powtórzy. Ja przepraszam, ej, do wody wpadłem. Panie koniu, nic nie widzę, bo jest ciemno. Dobra, okej, galopujemy w takim razie. Jedziemy przed siebie, to będzie w miarę samo z siebie jechało. I gdzie to jajo Feniksa w takim razie? Wasza miłość raczy... Nie raczy. Działam w stanie wyższej konieczności. Potem wszystko wyjaśnię. Ktoś inny je znalazł. Oh, ale to wbrew zasadom. Haha. Jeszcze kurwa własnej księżny niechętnie jajo oddała. Nareszcie. Zdobyłem kluczyk i jedną ze wskazówek. A ja drugą. Pokaż. Co w tym jajku? Kto to wymyślił? Weź początek ze szmeru oraz z klekotania. Dołóż koniec z fanfar i koniec z klaskania. Weź początek ze szmeru oraz klekotania. Dołóż koniec z fanfar i koniec z klaskania. Wydaje mi się, gdzieś jest głośno, to pewne. Chodzi o jakieś miejsce. Ale klaskanie i fanfary to brzmi jak błonia turniejowe. Słowa naśladujące dźwięki? Moim zdaniem ma nas to zmylić. Aha. Jeśli weźmie się szy ze słowa szmer, kl z klep... okej. Ar z końcówki fanfar i nia z klaskania, to wyjdzie szklarnia. Rzeczywiście. Brzmi rozsądnie. A co na tym wstędze jest napisane? Znajdują się szklarnie i drzwi do jednej z nich zamykane są na kluczyk. Taki jak ten ze złotej rybki. Tak na się szybko. A na co mi ta wstęga była, którą z konia zabrałem? Tam było coś w ogóle? Jej! Poziom 41, świetnie. Zaczekaj tu. Czy tam będzie bestia? To jest dobre pytanie. 1000 doświadczenia, damn! Ta taka niby sfuchana, gdzie on się schował? Tutaj nie wygląda to na zbyt przyjemne miejsce, to na pewno. Jakieś takie bluszcze puszcze. Oh shit! Czy wy to widzicie? Jakiegoś miał pazury ogromne, chryste! Co? Teleportuje się! Jesus! Ja pieprzę! Jakiegoś ma dugaśne pazury!
Teleportuje się! Dobra, wygląda jak wampir, ewidentnie. Ale jakiś hardkorowy wampir. Dobra, coś tu rozwalimy w jednej łodzi. Trudno, czego się nie robi. Ale dobra, no niestety bestia dorwała Miltona. Okej, musimy się z tym pogodzić, ale wygląda przerażająco. Trochę się by chyba Geralt cyka tutaj wchodzić. A jego tutaj już pewnie nie ma, obstawiam. A może jest? Nie wiem. Patrzcie, jakie nasze piękne glify tutaj są. Glify? Czy nie, to runy są chyba. Kamienie runiczne. Tu jestem. Tak po prostu? Ty już, ma normalne palce. Należało, ale możesz już sobie zatrzymać, mam nową. Nie znam cię, nie zrobiłem ci krzywdy. A ty najpierw szlachtujesz Bruksę, która mi była bliska, a teraz mnie ścigasz. Dlaczego? Zabiłeś co najmniej 4 niewinne osoby. A ty? Ilu niewinnych zabiłeś? Wielu. I jeszcze więcej winnych. Ty będziesz następny. Nie sądzę. Bo widzisz, mam tu jeszcze coś do załatwienia. Kolejne morderstwa? Jeszcze tylko jedno. Nas? Nie licząc ciebie. Okej. Dużo walki jest jak na początek tego dodatku. Jezus Maria! Gościu jest bardzo nieprzyjemny! Jesus! Nie, no nie Irdena koniecznie chciałem. Jezus! Jego teleportacje są szalone! No chodź, chodź Irdena, chodź kurwa! Czekajcie, czekajcie! O Jezus! Jezus! Taki damage wielki! Panie! Quen będzie potrzebny i to tak for sure! Rozdupcił mi tego Quena moment! Ja pierniczę! Dobra, chcę jedną rzecz zobaczyć, uwaga! Glosariusz, bestiariusz. Mamy tutaj, uwaga. Gdzie są? Wampiry. Świetnie, mamy tą bestię, świetnie. Ale Bruksa to jedna petarda była. Księżycowy pył. Wydaje mi się, że to może być też dobre na cokolwiek. W ogóle jakiś olej by mi się przydał. Albo czarną krew sobie też wypiję. O god damn, to są jakieś pomysły. To jest wampir jak nic. Wygląda jak wampir, tak z ryja. Więc się przygotujmy do tej walki w takim razie. Co mamy tutaj? Olej. Olej przeciwko zwierzętom, drakonidom, hybrydom, upiorom, trupojadom, przeklętym, magicznym, wampirom. Dobra, jest olej przeciwko wampirom, świetnie. Nałóż olej. Na srebrny, spoko. Mam tą czarną krew, tak, ulepszona czarna krew. To też sobie wypijemy w takim razie, albo damy tutaj po prostu. A mogę kliknąć, żeby wypić w tej chwili? To by było wygodniejsze nawet. Nie, mogę tylko zdjąć. Dobra. Okej, tutaj zrobione. Jeszcze tą dwimerytową bym sobie tutaj załadował. Ulepszony kartacz. Nie mogę zmieniać petard podczas walki, ale chujnia. Księżycowy pył, o właśnie, to był księżycowy pył. O, mogę jednak, dobra. Okej, to skupienie w takim razie, dobra. Gdzie mój pieprzony... O, dobra. Tutaj mamy... Gdzie mój drugi... Jezus, ja pierniczę, dobra, coś popierdoliłem. Czemu nie mam tutaj mojego normalnie eliksiru? Ulepszona czarna krew, no ja pierdolę. Jak ja mam się tego napić w ogóle? Tutaj, przytrzymanie, zmień eliksiry. Aha, w taki sposób mogę zmieniać górę i zmieniać dół. Dobra, tutaj mam kota, to już lepiej dajmy wodę, dobra. Wypijmy czarną krew w takim razie. Mamy olej przeciwko wampirom, mamy Quena. Dobra, okej, okay. Niech gościu sam sobie kurwa damage zada w tej chwili w takim razie. Mamy olej przeciwko niemu, mamy odbijanie obrażeń, które mam nadzieję się nie przyda aż tak strasznie, bo będziemy sami z siebie więcej, powiedzmy, mu zadawać mieczem. O, ja go perwał, o, bestia z Bokler. Ja pierdolę, drugi odcinek seria, my już z bestią walczymy. Dobra, dobre uniki, Jezus Maria, co on mi robi? Szalone obrażenia mi robi, niestety. Olej się niedługo nam skończy, ale dobra, to trudno. I tak sporo damage'a już żeśmy zdążyli mu zadać. Najlepiej mało ataków, ale przemyślanych. To jest mój pomysł. Ja w ogóle tą petardę miałem wziąć. Ulepszony sam księżycowy pył. Masz, kurwa! Jesteś wampirem, powinno cię zaboleć! Dobra, eliksir też już mi się kończy powoli. Quen z powrotem. Mamy zresztą
Nasze runki na ubrankach dają nam bonusy do Quena, więc warto korzystać, zdecydowanie. Okej, okay. Nie trafiłeś, Pindo! O dobra, teraz już trafiłeś, ale ja ciebie też zaraz trafię. Ojej, dobra, Quen się nam kończy. Dobra, wypijmy w takim razie znowu ulepszono czarną krew, to nam jakoś strasznie tutaj krzywdy nie zrobi. I okej, okay. Jedziemy. Czarna krew, dziwko, o co? Zabolało? Zabolało wampiru? Zabolało wampira chyba, dobra, wypijmy butelkę wody w takim razie. Ten jakieś kombosy zaczyna strzelać, Jesus. Bestia z Bokler, no! Za duże te uniki robię, za daleko się od niego odsuwam. Ja pierniczę. Okej, okay, dobra, spoko, luzik. Ciekawe, czy on ognia... Bardzo możliwe, że on nie lubi ognia. Wiecie co? Zmienimy się na Igni teraz i za chwileczkę spróbujemy go potraktować ogniem. Zobaczymy, jak będzie to skuteczne. O, nichuja nie skuteczne, go ledwo trafiłem. Dobra, walczymy z nim, ale gościu chyba spierdoli. Będę musiał się chyba wrócić, kurde, do Velen i gdzieś sobie wykombinować wyśmienitą czarną krew i wyśmienity olej przeciwko wampirom. Coś, że może się przydać w tym dodatku. Wow! Wow, kto to jest? Miałeś siedzieć w domu, regenerować się. Wiem, że w coś się wpakowałeś. Pomogę ci. Załatwię to sam. Nie, to mój przyjaciel. Aha. Witaj, Geralt. Regis? Nic ci nie jest? Wszystko w porządku. Rany na wampirach goją się lepiej niż na psach. Kopę lat, Wiedźminie. Oczywiście jak na waszą miarę czasu. Jak to możliwe? Kiedy cię ostatnio widziałem? Byłem bulgoczącą, bezkształtną plamą, nader udatnie wtopioną w kolumnę pewnego zamku. Jak widzisz, teraz jestem w nieco lepszej formie. Nie jest to jeszcze pełna sprawność, ale gdybym był człowiekiem, uznałoby mnie za mocarza. Wybacz, to była moja wina. Nie zdążyłem cię za to przeprosić. Daj spokój, stare dzieje. Nikt mnie nie zmuszał, żebym wyruszył z tobą na wyprawę. Od razu mówię, niestety nie wiem, kim jest Regis. Wiem, że to jest ktoś z sagi, jakiś stary przyjaciel, który powraca po latach. Tyle wiem. Zregenerowałeś się? Ale jakim cudem? Pomógł mi ten, którego ścigasz. On? Ale jak? I w ogóle, co się z tobą działo? To nie czas ani miejsce na wspominki. Mam wrażenie, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać na spokojnie. A teraz, jeśli pozwolisz... Zajmijmy się tym, przez kogo obaj się tu znaleźliśmy. Księżna? A więc nie jesteś tu przypadkiem. Cieszę się, że nie straciłeś dawnej przenikliwości. Przybyłem po Detlafa. Moim zdaniem wpakował się w jakieś kłopoty. A więc tak ma na imię. To twój przyjaciel? Można tak powiedzieć. Też jest wampirem wyższym, ale bardziej, jakby byście to określili, zwierzęcym ode mnie. Niemniej pracuję nad nim. Kiepsko ci idzie. Odkąd tu jestem, zabił rycerza księżnej, a wcześniej przynajmniej trzech innych. Na pewno miał po temu powód. To nie jest jeden z tych dekadenckich gówniarzy, którzy mordują ludzi dla zabawy, albo po to, żeby się napić. Jesteś go bardzo pewien. Bo bardzo dobrze go znam. Wbrew pozorom jesteście do siebie podobni. Obaj macie szlachetne serca i obu wam zdarza się popełniać niecne czyny. Oczywiście, kiedy zmuszą was do tego okoliczności. Pamiętasz rok 964? Przecież to było 300 lat temu. Na Rivie, Lyrie i Spale padł blady strach. Ginęły kobiety i dzieci, a ich zmasakrowane, rozczłonkowane ciała znajdowano potem rozrzucone po polach. Bydle z Lyrii. Czytałem o tym. Zagryzło prawie 200 ludzi.
Ponoć zabił je zwykły kłusownik sztyletem poświęconym przez jakiegoś proroka. To Detlaf je zabił. Potem znalazł kłusownika, który zasnął w zaroślach i zostawił ciało bestii u jego stóp. Tak zrodziła się legenda. Wampiry rzadko pomagają ludziom. Podejrzewam, że miał w tym swój własny cel. Mylisz się. Jedynym powodem było to, że potwór zabił chłopca, który kiedyś na ulicy całkiem bezinteresownie poczęstował Detlafa jabłkiem. Szlachetny typ. Nie masz monopolu na altruizm, przyjacielu. Kiedy Wilgefortz stopił moje ciało, resztki, które ze mnie zostały, odnalazł Detlaf. Według naszego kodeksu mógł mnie zostawić albo zaopiekować się mną. Wybrał to drugie rozwiązanie. Zregenerował mnie, nie szczędząc własnej krwi. Wiesz, co to oznacza dla wampira? Pewnie to samo, co dla człowieka. Masz wobec niego dług. Więcej. Od tamtej pory jesteśmy braćmi krwi. Łączy nas więź, o której wam ludziom nawet się nie śniło. Dlatego jestem pewien, że dzieje się coś niedobrego. Zawsze miałeś wysoko rozwinięty dar empatii. Każdy wampir ma swoją własną, unikatową zdolność, którą rozwija przez setki lat. Dlatego tak trudno nas sklasyfikować. U Detlafa najsilniejszy jest instynkt stadny. Detlaf lepiej czuje się w towarzystwie niższych wampirów, stroni od ludzi. Skoro więc wszedł między was i zabija, to znaczy, że coś bardzo, ale to bardzo go wzburzyło. Jest jakiś zestaw rzeczy, które wyprowadzają go z równowagi? Jakby ci to wyjaśnić? Detlaf nie rozumie ludzkiego świata, waszych zasad stosunków społecznych, nie pojmuje waszych pokrętnych gierek, nie wie, co to kłamstwo czy zawiść. Sugerujesz, że jest nieprzystosowany? Sugeruję, że nieprzystosowanie bywa powodem konfliktów. Ale czy tak jest też w tym przypadku? Cóż, zamierzam się przekonać. Muszę go znaleźć, zanim coś wzburzy go jeszcze bardziej i cały Beauclair spłynie krwią. To oznacza, że mamy wspólny cel, jak za dawnych lat. Nie do końca. Wiesz, że kiedy go znajdę... Domyślam się, masz na niego zlecenie, inaczej by cię tu nie było. Ale przecież najważniejsze, żeby Detlaf przestał zabijać, a nie żeby sam zginął, prawda? W zasadzie tak. W takim razie znajdźmy go. Mam nadzieję, że do tego czasu przekonam cię, że Detlaf nie jest potworem. Dobra, dobra. Jak na razie wiele świadczy przeciwko niemu. Słyszałeś? Obława. Rycerze musieli pójść moim tropem. Lepiej, żeby mnie tu nie znaleźli. Mam tymczasową kwaterę na cmentarzu Mère Lachaise. Tam się spotkamy. Do zobaczenia. No nie powiem. Jest grubo. Uhu! Nice. Wiedźminie! Co koń wyskoczy, pędziliśmy, lecz dopiero teraz dotrzeć się udało. Na honor, gdzie bestia? Zraniłem ją, ale uciekła. Śledztwo ciągle trwa. Wstrzymaj swoich ludzi, bo mi zadepczą ślady. Panowie, dajmy Wiedźminowi pracować. Zabójstwo Miltona nie może ujść płazem. O Boże, Boże! Dobra, teraz mam się spotkać z Regisem w związku z tym całym tutaj dochodzeniem. Powiem wam, łoja pierdole. Zobaczmy sobie jeszcze wpisy. ML, Regis, Rochelek, Terzi... Jezus Maria, jakie imiona szalone. Postacie. Anna Henrietta, Czarny Kot i Czarny Pies. O Jezu, jacy oni byli hardkorowi. Mamy Demiena. Kapitan Demien de la Tour, dowódca Gwardii Pałacowej, był absolutnie i bezwarunkowo oddany swojej służbie, a w księżną wpatrzony był niczym w obrazek. Jeśli chcecie znać moje zdanie, najpewniej się w niej podkochiwał. Typowy żołnierz, twardogłowy służbista, widząc Geralta, postanowił pokazać mu, kto ma większe imponderabilia. Bla, bla, bla. Detlaf. Wow. O, wygląda badassowo, trzeba przyznać.
Morderca Miltona był bardzo sprawny. Geralt mimo swojej wiedźmińskiej zaprawy z trudem za nim nadążał. Wkrótce potem okazało się, że nie jest tylko szybki, ale również przebiegły. Stary magazyn okazał się wymarzonym miejscem na pułapkę. To właśnie... Przepraszam, tam doszło do pierwszego spotkania twarzą w twarz z Detlafem, bo tak nazywał się morderca prześladujący Beauclair. Tam również wyszło na jaw, że Detlaf jest wampirem. W magazynie doszło do walki i być może skończyłaby się ona dla Wiedźmina źle, gdyby w ostatniej chwili nie pojawił się jego stary druh Regis, który przerwał pojedynek. Detlaf ulotnił się jak mgła, a teraz... Emil Regis Rochelec Terciew Godfroy. Nie wiem. Zobaczmy. Bla, bla, bla. Okej. Okay. O tym, Geralt ścigał mordercę Miltona jak szalony. O tym, że miał do czynienia z groźnym przeciwnikiem, niech świadczy fakt, że Wiedźmin wpadł w zastawioną przez niego pułapkę w starym magazynie. Doszło do walki, a w newralgicznym momencie Geralt uratował Regis, stary przyjaciel Wiedźmina. Musicie wiedzieć, że swego czasu Regis przyłączył się do kompanii Geralta i razem z nim, z nami udał się na poszukiwania Ciri. Aha. Przeżyliśmy wiele fascynujących przygód, a Regis okazał się wiernym przyjacielem, na którym można było polegać. Niestety wyprawa w poszukiwaniu Cirilli dla Regisa skończyła się tragicznie. Zginął z rąk Wilgeforca, który zamienił go w mokrą plamę. Nie jestem właśnie pewien, czy to było już w grach, czy tylko w książkach, bo nie przypominam sobie Regisa, ale to może być kwestia mojej słabej pamięci. Więc możecie dać znać w komentarzach, jeżeli wy wiecie, czytaliście i pamiętacie i tak dalej. Dlatego właśnie Wiedźmin nie posiadał się ze zdumienia, spotykając dawnego drucha. Na własne oczy widział jego śmierć. Zresztą śmierć z rąk Wilgeforca nie była pierwszą śmiercią Regisa. Za młodu Regis był lekko duchem i pijaczyną. Właśnie taki tryb życia doprowadził do tego, że został zmasakrowany przez wieśniaków, a regeneracja zajęła mu bagatela 50 lat. Kiedy doszedł do siebie, porzucił nauk. To co, on był wampirem od dawna? Że się był w stanie regenerować po masakrze wieśniaków? Przez lata wszyscy uważaliśmy go za martwego. Wyobraźcie sobie zatem, co musiał poczuć Geralt, kiedy zobaczył go tamtego dnia w magazynie na nabrzeżu. Okazało się, że Regis ponownie został zregenerowany i przybył do Toussaint w poszukiwaniu niejakiego Detlafa, który podobnie jak Geralt był jego druhem. W takich oto dramatycznych okolicznościach doszło do spotkania Regisa z Geraltem w Beauclair, ponieważ w okolicy pojawili się ludzie idący tropem. Regis ulokował, bla bla bla, no spierdolił generalnie. Opowiem. Jest grubo. Tutaj Horst Borsody, to jeszcze było, kurde, ten serc, Boże, serc z kamienia. Tak więc, moi drodzy, no, robi się interesująco, naprawdę interesująco. Naszym następnym celem będzie w takim razie udanie się do Regisa. Nie mamy tutaj co robić za bardzo. Detlaf nas wychujał, ale naprawdę robi się ciekawie, ponieważ okazuje się, że to, co było na powierzchni, to tylko czubek góry lodowej i strasznie mi się to podoba. Tak więc dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o łapkowaniu i o kolejnych odcinkach, które nadejdą. Trzymajcie się, pa pa!